Witam z tej strony Axel, kanał Retroarchiwizacja i dzisiaj chciałbym nagrać taki y, krótki, spokojny filmik tak jak ostatnio ponieważ teraz tylko na takie filmy mam ochotę i siłę w ogóle je nagrywać na, na nic więcej nie mam ochoty, tak szczerze powiedziawszy i chciałbym y, opowiedzieć o kilku tutaj retro, mini konsolkach które już zostały y, opublikowane jakiś czas temu no, pozostając przy temacie właśnie tych y, mini konsolek i taką tutaj moją opinię chciałbym przedstawić, jeśli kogokolwiek to w ogóle interesuje, ale no, chciałbym na ten temat trochę pogadać i może z Wami też. Także zapraszam do udzielania się w komentarzach, y, co na temat tych konsolek sądzicie. Może ktoś z Was je posiada, ma albo chciałby kupić. No zacznijmy od NES Classic Mini, konsola, która już wyszła 2 lata temu. No Od niej wszystko się zaczęło, można powiedzieć. Taki boom na te retro mini konsolki. Natomiast powiem wam, że mnie jakoś szczególnie ona nigdy nie interesowała. No, myślę, że argumenty będę miał podobne jak wiele innych osób. No, wiele osób się skarży, że o, to jest tylko pudełko z, z, z wbudowanym emulatorem. I tak naprawdę to są cyfrowe gry, tam wgrane. Nie ma żadnego klimatu, że wkładanie kartridży, czy tam no, duża konsola prawdziwa z be, prawdziwymi bebechami, tylko w środku jest tam jakaś mikroskopijna płytka, i tyle odpalamy sobie. Gierki tam z poziomu ekranu i żadnej tutaj magii nie ma. Natomiast, no, jest to jak na razie tylko jedyny produkt od Nintendo, pomijając oczywiście Switcha. Yy, gdzie można sobie yy, odpalać no, te klasyczne gry? Sygnowany, no czy znaczy sygnowany, no nazywany jako, or, jako oryginalne, ni te Nintendo Entertainment System. Można sobie to podłączyć pod HDMI do telewizora, no i ma się te gry tam w najwyższej jakości, tak, chociaż te 8-bitowe piksele to no, trudno tu mówić o jakiejś wyższej jakości, no ale. Wiadomo o co chodzi, że to jest jedyna opcja, żeby sobie podłączyć NESa przez HDMI do współczesnych telewizorów. No. Natomiast mnie to nigdy też nie interesowało, zwłaszcza, że mm, no, żyjemy w Polsce, proszę Państwa, i większość z nas wychowywała się na Pegasusach. Ma Pegasusa, czy jakiegoś Famiclona, jakieś Polystation, czy coś. Ja tak samo mam przecież D99, mam Yy, tam Polystation, Pegasusa, IQ502 i jeszcze kilka innych tych famiklonów, które ja już tam kiedyś na kanale pokazywałem. Te jakieś tam klewiaturki i inne tam bajery i szmery. No i powiedzmy sobie jasno: no, z perspektywy widzenia Polaka, yy, niekoniecznie bogatego, bo wiadomo, że nie żyjemy w bogatym kraju, nie jesteśmy wszyscy jakoś specjalnie bogaci i też przyzwyczajonego już na latach 90. I początkach lat 2000 yy, do grania no, grype gazusową na kartridżach, oczywiście, pirackich, kupowanych na bazarach czy gdzieś na internecie. No to jaki jest sens? Znaczy, no, inaczej, po, inaczej powiem tak: no my jesteśmy już tak przesiąknięci tym, że. Po co wydawać tam 300, 400 czy 500 zł na tę konsolę, bo ona nawet i do 500 zł chyba yy, ceną yy, sięgała. Jeśli można kupić za 30 zł Famiclona na Allegro czy na Ryneczku gdzieś i dokupić parę kartridżów za 5-10 zł i ma się ten sam yy, efekt. No. Yy, jeszcze nie tak. Strasznie dużo telewizorów ma zlikwidowane te złącza kompozytowe, czy tam euro złącza, więc można podłączyć te stare Pegasusy czy te bardziej Pegasusy i sobie wtopykać no. No i nie wiem, nie wiem jak, jaka duża była sprzedaż tej konsolki w Polsce, zwłaszcza że w Polsce nie ma tego oficjalnego przedstawicielstwa tego Nintendo, tam chyba to przez Czechy jakoś to działa, tak? Tam osoby, które się na tym lepiej znają, myślę, że wiedzą coś na ten temat więcej niż ja tutaj. Więc szacuję, pewnie gdzieś są jakieś oficjalne dane, natomiast szacuję, że w Polsce się nie sprzedało tego więcej jak 1000 sztuk, a byłbym w stanie nawet yy, zaryzykować stwierdzenie, że NES Classic Mini nawet poniżej 1000 sztuk w Polsce się sprzedał, może nie wiem, 500 sztuk, 700, no trudno ocenić, natomiast myślę, że tego nie było jakoś specjalnie za dużo, zwłaszcza też pamiętajcie o cenie 300-400 zł, ona mniej więcej kosztuje a na starcie tam coś około 500 zł kosztowała, no to proszę Państwa, no, to kupili tylko najzagorzalsi sympatycy, ewentualnie w prezencie dla kogoś ktoś tam kupił, na przykład na święta. Natomiast już inaczej zupełnie wygląda sprawa ze SNES-em Mini Classic, yy, bo już u nas mało kto miał SNES-a w tamtych latach. Yy, w ogóle yy, te gry ze SNES-a są nam jeszcze bardziej obce niż niż gry z Pegasusa, z Famicoma, czy z Nintendo, tak, więc to już tutaj jest znacznie ciekawsza sytuacja z tym SNESem Classic Mini, natomiast też nie wiadomo jak duża była jego sprzedawalność. Mnie osobiście jednak SNES Classic Mini i ogólnie SNES jakoś specjalnie też nie interesował, nie interesuje, bo w tamtych latach, w latach młodości, no nie grałem na SNESie, więc nie czuję do tego specjalnie nostalgii, nawet w żadną grę, do żadnej gry jakoś specjalnie nostalgii nie czuję, ale zrobiłem sobie tutaj drobne notatki spośród tych gier, które są na SNES Classic Mini, na przykład nie zainteresowałby Earthbound 2, z racji, że to jest jedna już z ostatnich gier na SNESa i ona była tak już dosyć obszernia rozbudowana, rozwinięta jak na taką małą gierkę i zwłaszcza też, że samo jej kupno to jest na ebayu nawet teraz nie pomnę dokładnie ile ale w jakichś kosmicznych, astronomicznych cenach teraz postaram się rzucić tutaj jakiś screenshot z ebaya po ile te gry kosztują, ale zdaje się, że po kilkaset dolarów a jeszcze w boksie w kompletnym zestawie to już w ogóle jakieś yy, niebotyczne kwoty no kontra 3 prawdę można oczywiście sobie je kupić na normalnego SNES-a. no i Super Mario World, który też jest pospolitą grał na snesa jakoś pozostałe gry zupełnie mnie nie zainteresowały na przykład jeszcze jest F 0 fajna gierka ale ja o wiele bardziej już wolę coś takiego jak Wipeout czy inne jakieś futurystyczne wyścigi moim zdaniem F 0 już się mocno postarzało Star Foxy jakoś też mnie szczególnie nie interesują no i pozostałe gierki tam na przykład Zelda czy coś no to też w ogóle nie jest mój styl. Także NES i SNES Classic Mini to raczej konsole nie dla mnie, chociaż no szanuję i fajnie, jeśli ktoś z was na przykład sobie kto kiedyś kupił i na przykład ma w kolekcji. Natomiast to zupełnie nie moje klimaty. przechodząc dalej, jakiś czas temu też ukazała się konsolka od Ed Games Sega Flashback. No i to w sumie do obszernej recenzji to ja bym odesłał do takiej profesjonalnej recenzji do, do serwisu R&D.eu. Oni to tam bardzo fajnie zrecenzowali. No, co tutaj można rzec? No, konsolka, która ma taki system emulowania gier, także to też jest kolejny emulator, ale też możliwość odpalania kartridżów, które są jakoś tam z tego co widziałem zgrywane do pamięci konsoli. Wtedy też nadal emulowane, no i co my tutaj mamy? Mamy łącznie 85 gier, z czego 45 to gry z Sega Mega Drive, mimo że i właśnie to też słuszna uwaga tutaj, mimo że na pudełku jest napisane, że to jest tak jakby Sega Mega Drive Flashback, tak jedno logo z drugim tak jakby się komponuje. Na pudełku, natomiast z tych 85 gier to tylko 45 jest z SEGI Mega Drive, reszta to jest 7G z SEGI Master System, czyli poprzedniczki Mega Drive'a, coś w stylu właśnie Nesa, czy Pegasusa tego typu grafika. 5 gier jest z SEGI Game Gear, to jest przenośna konsolka SEGI. No i aż 28 krapów, krapiastych gier, które pojawiały się właśnie na tych poprzednich konsolkach ed Games. No utrzymane w, w stylistyce Segi y, Mega Drive, natomiast to są takie prymitywne gierki, że aż szkoda o nich gadać. No, yy, no i dużo osób się skarżyło na to, że prędkość tych gier y, odpalanych na tym emulatorze no, jest niezadowalająca, jednak tam jakieś opóźnienia są, więc to też nie jest idealny produkt, no ale była mowa o tym na poprzednim moim materiale, że Sega ma zamiar z jakąś inną firmą, tym razem jakąś japońską, wyprodukować Sega Mega Drive Mini, czyli już nie od Ed Games prawdopodobnie, więc yy, jakość tam emulacji czy ogólnie prezencji tych gier prawdopodobnie będzie lepsza. Natomiast jeśli ktoś nie chciałby czekać, to jest taka firma Analog, która właśnie ma zamiar wypuścić. Czy już chyba można to kupić? W sumie nie sprawdzałem. Yy, klona, właśnie SEGI Mega Drive, ale podłączonego przez HDMI do współczesnych telewizorów, nazywa się Mega SG. Ta, ta sama firma, ta sama firma analog, wcześniej wydała też właśnie klona snesa który nazywa się Super NT i klona Nesa, który nazywa się NT Mini. No. więc, no i tak, yy, fani właśnie tych konsolek, właśnie, które już wyszły Super Nt i Nt Mini czyli tego klona z Nesa i Nesa yy, raczej chwalili te, te klony jako no, produkt yy, dobrej jakości, więc jeśli ktoś tam byłby zainteresowany na przykład właśnie kupieniem właśnie takiej yy, Segi która odpala gry właśnie z kartridżów i nie emuluje ich, tylko odpala je normalnie, sprzętowo i jeszcze można do, ją podłączyć do telewizora przez HDMI, no to, to myślę, że to jest y, ciekawsza opcja niż właśnie ten SEGA Flashback. Natomiast f, f, SEGA Flashback ludzie, y, myślę, że, znaczy no, powiem tak, no, y, jeśli ktoś chciałby to kupować, to kupuje to typowo niedzielny gracz, nie jakiś ktoś tam, jakiś hardkorowiec, który tam zwraca uwagę, że jest jakieś opóźnienie czy coś. Tylko kupuje to taki przeciętny zjadacz chleba, który patrzy, że jest wow, 85 gier, no to wow, biorę i tyle. I w sumie to też kupują tego typu osoby, te konsole, które grają w te gierki, których nawet nie kończą tych gier, nawet do połowy nie dojdzie, tylko a, pyknie w Sonika, pyknie w jakiegoś tam, y, jakąś strzelankę czy coś, czy jakąś inną platformówkę i tyle. No, także to też nie jest sprzęt specjalnie do, dla jakichś hardkorowych... Wymagających klientów. Natomiast jeśli ktoś już jest wymagający, no to wtedy powinien poczekać na tą Sega Mega Drive Mini, która się ukaże w przyszłym roku, albo yy, od tego analog kupić Sega ESG. Ciekawy jestem, czy ktokolwiek w ogóle z Polski to może już posiada, czy ma w planach kupić, czy to raczej yy, nie dla psa basa i Polacy są. No, no. w ogóle się tym nie interesują, I czy ja to w ogóle też nagrywam tak. Sam nie wiem po co, tylko po to, żeby chyba o tym pogadać, tak? Bo ja to raczej na pewno czegoś, tego, czegoś z tych wymienionych konsorek nie kupię. Natomiast przechodząc dalej, pojawiło się już jakiś czas temu, też chyba z mniej więcej rok temu czy pół roku temu, coś takiego jak C64 Mini. I o ile gry z Commodora 64 mnie w ogóle nie interesują, bo ja w młodości nigdy nie miałem styczności z komodorkiem. To już sama idea yy, tej konsolki, o ile to można nazwać konsolką, no tak, no bo komputer to przecież nie jest, no, no konsolka, mimo że tam można też basic'a odpalić, to nie jest to komputer, tylko raczej konsolka, na której właśnie mamy udostępnione 64 gry, ale zaletą jest to, że można sobie do tej konsolki podłączyć pendrive'a, a z pendrive'a wczytywać już no, dowolne ilości gier. No, co do faktu, czy to będą jakieś oryginalne czy nieoryginalne kopie, to już nie będę się wypowiadał, no bo skąd ktoś te gry sobie weźmie, to już jego własna sprawa. Natomiast istnieje w sensie taka opcja, że mamy możliwość rozszerzenia sobie tej ilości gier, o dowolną ich ilość, więc nie mamy tych tylko 64 gier, tylko możemy mieć ich ich dowolną ilość. Natomiast mnie gry z komodolka 64 w ogóle nie interesują, jak to jest, w ogóle nie jest mój styl, chociaż parę gier jest może fajnych, ale ale no cała ta, cały ten sprzęcik to nie dla mnie, ale podoba mi się ogólnie idea, bo jest to tak jak tutaj widzicie na ekranie, no tak jakby replika komodorka 64, ale w zminiaturyzowanej wersji. Wprawdzie klawiatura jest tylko atrapą i nie można na niej pisać, ale z racji, że są gniazda USB, do których m.in. można podłączyć pendrive'a, no to można podłączyć też normalną klawiaturę. Z tego co czytałem i oglądałem filmy na YouTube, to pasuje zwykła klawiatura pc towa nie trzeba kupować jakiejś specjalnej. No, i tam w niektóre gry można grać właśnie, właśnie z klawiatury, albo na basicu można pisać z klawiatury. Natomiast no, na, w gry gra się oczywiście na takim standardowym joysticku, podobnym do, do tych klasycznych z komodorka 64. No, i to tyle. Natomiast dlaczego podoba mi się ta idea yy, tego, yy, takiej konsolki, którą możemy sobie yy, rozszerzać przez USB i mieć dowolną ilość yy, gier. No, bardzo bym chciał, żeby wyszło coś takiego jak Amiga yy, z mini z możliwością sobie wpakowywania takiej ilości gier, jaką mamy ochotę. No, ponieważ no może nie każdy ma ochotę grzebać yy, w goteku, instalować goteka do normalnej amigi, w ogóle mieć dużą amigę wielką, i też nie móc jej podłączyć za specjalnie przez HD do telewizora yy, plazmowego czy LCD, więc może kiedyś coś takiego, jak yy, Amiga Mini powstanie. Ja bardzo byłbym yy, byłbym bardzo zwolnikiem czegoś takiego, żeby coś takiego powstało, że możemy sobie pyknąć, yy, podłączyć do telewizora plug and play, podłączyć sobie pendrive'a i szczytywać. Jakie chcemy sobie gierki? Nawet nie musiałby być tam żaden, żadna stacja dyskietek do, do wczytywania dyskietek, bo to by było niepotrzebne. Natomiast powstało już jakiś czas temu coś takiego, proszę Państwa, jak Armiga. Nie Amiga, tylko Armiga. Jest to, moż, można to nazwać tak, ale nie do końca, właśnie Amigo Mini. Natomiast ten produkt pozostawia wiele do życzenia. No. Mamy tam wprawdzie zamontowaną stację dyskietek przez którą możemy sobie mm, odpalać gry właśnie dyskietkowe, które są od razu szczytywane do pamięci, do pliku, który zostaje w pamięci yy, tego sprzęciku, to oprócz tego yy, można sobie odpalać właśnie gry z karty SD, ewentualnie podłączyć yy, ten sprzęcik przez yy, kabel eternetowy, na przykład z pecetem, przerzucać yy, gry z peceta od razu, w sensie ADF-y, adf, -y, ADF -y w sensie... Yy, obrazy dyskietek no, do pamięci właśnie tej konsolki i sobie w ten sposób ją odpalać. Natomiast yy, jakość wykonania tego sprzętu pozostawia wiele do życzenia. Też tutaj odsyłam do recenzji profesjonalnej na, na kanale RND.U. Tam Archon w sposób rzeczowy to no, zrecenzowo pokazał, omówił jeszcze lepiej niż ja. Zwłaszcza, że ja tego sprzętu nie mam i na pewno nie mam zamiaru kupować z racji tego, że Całość się opiera na jakimś wiastym systemie na Androidzie. Niekoniecznie ładnie to wygląda. Jak sobie zobaczycie, właśnie na tej recenzji, no to możecie sobie zobaczyć, że to taki, no, można powiedzieć, no, no jak to, do czego to porównać? Do jakiegoś do menu z jakiegoś telefonu na Androidzie. Niekoniecznie czytelnie czy, czy, czy przyjemnie to wygląda. Yy, cała. Ta konsolka jest w takiej też bardziej obudowie z wydrukowanej na drukarce 3D. No, ja Wam powiem tak. O ile fajnie, że powstało, że coś, coś takiego jak drukarki 3D, ale to jest mimo wszystko nadal zabawka. To jest nadal zabawka, coś takiego jak, jak, coś takiego jak drukarka 3D można się tym zachwycać, ale kto to tak naprawdę kupuje? No paru tam entuzjastów sobie na świecie to kupi jako taką za drogą zabawkę, że mogą sobie w 3D jakąś figurkę wydrukować, czy jakiś kawałek plastiku, jakąś zaślepkę do jakiegoś telefonu, czy do jakiegoś komputera, czy coś, jakąś taką pizdryłkę. Natomiast druk yy, i kształt i ogólnie yy, taka... Yy. Powierzchnia tych yy, rzeczy wydrukowanych na drukarce 3D no, pozostawia wiele do życzenia. To widać, że to nie jest idealnie gładki plastik. Jakbyśmy mieli odlew plastiku jak jakaś profesjonalna obudowa, no nie wiem, czegokolwiek. Czy jakiejś konsoli, czy, czy telefonu, czy komputera, czy nie wiem, miksera, czy drukarki, czy czegokolwiek. Czegokolwiek plastikowego. No to wygląda ładnie. Ma leśniący plastik, yy, taka... Prosta gramatura. Natomiast tutaj widać, że to jest... Yy, jak ktoś wie, jak działa drukarka 3D, ona drukuje tak yy, liniami, tak, powierzchnią, tak, powierzchnię zapełnia tam, no wiecie o co chodzi. No zresztą nie będę tego tłumaczył. No, jak widzieliście, jak chodzi cała ta igła i to drukuje, no to widać, że to jest z tych yy, nitek posklejana ta obudowa. Więc to wygląda, moim zdaniem, ohydnie po prostu. i Prawdopodobnie udlegnie też bardzo szybko degradacji, utlenianiu, więc no, to raczej jest taki prototyp. Nawet sam Archon powiedział, że na tej jego recenzji, że bardziej ta Armiga to jest bardziej prototyp niż pełnoprawny produkt. Natomiast gdyby powstało coś w tym stylu, jak to, już profesjonalna Amiga Mini, nawet jeśli to byłby kawałek klocka, tak, tutaj białego klocka, niekoniecznie musiałoby to być w kształcie Amigi 500, 600 czy 1200, tam z kreweturu, pal licho, czy byłaby działająca czy nie, czy to byłaby tylko atrapa, natomiast żeby, gdyby coś takiego powstało już profesjonalnego, z prawdziwego odlewu plastiku, miałoby jakiś fajny interfejs i najlepiej gry odpalane po prostu od razu yy, z, yy, no, z jakiegoś menu, z listy, że wybieramy sobie to, 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 to czy podłączamy pendrive'a i odpalamy sobie tego ADF'a i nie musząc tam nic więcej klikać, no to gdyby, taka, gdyby takie coś powstało, taka idea została zrealizowana, no to byłoby spoko. Natomiast tutaj Armiga tak naprawdę nie jest tym czymś, co myślę, że ja czy wielu innych takich osób, które chciałyby po prostu podłączyć sprzęt do telewizora i już pograć, no to to nie jest to, co, co byśmy tutaj oczekiwali, proszę Państwa. Może za jakiś czas coś w tej kwestii ruszy. Na razie chyba nie słyszałem nic o tym, żeby, żeby jakaś firma Coś produkowała czy planowała właśnie na bazie, właśnie Amigi, Mini. Jestem też ogólnie, ciek ogólnie ciekawy, bo przecież Komodore nie istnieje już tam 30 lat, czy tam coś koło tego. Kto przejął tak naprawdę yy, prawa do tego i jak to wygląda? Czy, czy to jest jakaś no, poważna firma, czy to raczej są jacyś entuzjaści, którzy mają prawa do marki Komodore, czy do. Marki Amiga, tam jakieś powstają te Amiga iOS. Natomiast, no ale czy to jest jakaś szansa w ogóle, żeby coś takiego jak Amiga Mini powstała, czy po prostu nikt na to nie wyłoży kasy, bo nikt na to z tych obecnych posiadaczy praw do Commodore czy do Amigi, no nie ma na to kasy, bo to pal licho, czy to jest opłacalne, czy nieopłacalne, czy po prostu oni mają na to po prostu środki. Nie znam tej sytuacji, nie wiem co się dzieje. No prawami do Amigi do Commodore. Także jak ktoś coś na ten temat wie, to może dać znać. No i to tyle chciałem sobie tak tutaj pogadać na temat tych sprzęcików. Jestem ciekawy, czy ktoś z was, któryś ze wspomnianych już posiada na przykład właśnie ten Sega Flashback, czy SNESa Mini, czy NESa Mini, albo właśnie Commodore 64 Mini, jeśli ktoś z was coś posiada z tych sprzętów. Dajcie znać, możemy w komentarzach jeszcze popisać sobie o tym. Także to tyle. Nie wiem, czy w najbliższym czasie coś jeszcze więcej nagram. Nie mam, szczerze powiedziawszy, ochoty na nagrywanie żadnych filmów. Te filmy, które teraz tutaj powstały, to powstają i ją, proszę Państwa, w sposób prosty, bo sobie trzymam po prostu dyktafon i sobie opowiadam według notatek, które mam. Natomiast nagranie, sorry, ale nie mam ochoty. Także nie spodziewajcie, że, że jeszcze kiedykolwiek tutaj. Coś z gameplayów się na moim kanale pojawi, ale nie chcę o tym mówić na razie, także. Także no tyle, no zobaczymy, zobaczymy, co, jak, jakie będą plany. No, na razie nie, nie, tutaj nie tego, nie, nie planuję nic, dobrze? No, także to tyle, na razie, cześć.